Cześć, dzisiaj przedstawiam 3 bugi w CSGO. Jest to zarazem trzeci odcinek z tej serii, więc jeśli chcecie kontynuację, to zostawcie łapkę w górę. Nie są takie absurdalne bugi, które popsują nam grę w 100%, ale niektóre z nich są naprawdę dziwne. Pamiętajcie zarazem obejrzeć film do końca i zostawić komentarz, ponieważ jeśli zostawicie miły komentarz odnośnie filmu, przypnę wam serce. Pamiętajcie, że po wbiciu 15 łapek w górę będę organizował konkursy na skiny. Pierwszym bugiem, który występuje w grze, odnosił do map Nuke. Jak każdy dobrze wie, że na siatce możemy odbić jakikolwiek granat. Tak samo występuje na mapie Nuke. I to prawie wszędzie. Otóż na respawnie TT, po rzuceniu granatów w samochód, granat przelatuje poza mapę. Nieprawdopodobne? A jednak. Kolejnym bugiem jest gasący młotów. Otóż gdy po stronie TT ustawimy się na bananie i wraz z płonącym młotowem przytulimy się do ściany, młotów gasi. Ostatnie miejsce należy do błędu z doniczką na Inferno obok bombsite'u B. Jest to małe niedopatrzenie twórców gry. Otóż możemy zauważyć, że każda doniczka w CS-ie ulega zniszczeniu na X kawałki, lecz w tym przypadku jedna z doniczek ma możliwość przenikania kul, aby rozbić drugą doniczkę. Mam nadzieję, że dotrwali się do końca i odcinek przypadł wam do gustu. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę oraz miły komentarz odnośnie filmu, który doda mi motywacji do dalszego działania. Mieć dwie proste rzeczy, a naprawdę potrafią ucieszyć.